postać nie posiedzieć, mawiał o nim Stefan Kisielewski. Z jego niezwykle błyskotliwymi komentarzami trudno się nie zgodzić. W dzisiejszym odcinku mówimy o generale Mieczysławie Moczarze. Profesor Paweł Wieczorkiewicz. To postać, która nie poddaje się zupełnie jednoznacznym ocenom, bo zakamieniały wróg i kat Armii Krajowej z czasów, kiedy był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Człowiek, który po 56, a zwłaszcza po 64 roku zrobił bardzo wiele dla rehabilitacji żołnierzy Armii Krajowej w życiu publicznym Polski Ludowej. Doprowadził do przyznania im pełnoprawnego obywatelstwa tego kraju. Człowiek, który strzelał się z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych i występował, co się nie udało, tym razem za uznaniem NSZ-owców za kombatantów. Człowiek, który był sowieckim agentem i nie został pierwszym sekretarzem KCPZPR w roku 70, dlatego że Kreml postawił weto w tej sprawie. Postać niezwykle zagmatwana, zagadkowa, niejasna i ciekawa w związku z tym dla historyków. Człowiek, który potrafił na partyzanckich biwakach, gdzie bigos, którym mięso stanowiło 3/4 zawartości, potrafił zapijać czystą okowitą, nawet nie spirytusem. To się pije znakomicie, ale uderza do głowy. Jako stary partyzan potrafił wiele wypić. I trzeba przypomnieć, że jego obóz polityczny, tak zwani partyzanci w latach 60. gromadzili ludzi z tych najwyższych półek artystycznych, intelektualnych ówczesnego PRL. Krzysztof Teodor Teplitz, Jan Zygmunt Jakubowski. Ale bardzo wiele nazwisk ludzi, którzy by się dzisiaj do tego nie przyznawali, możemy tam wymienić, zauroczonych Moczarem, bo miał pewien szarm osobisty. Niedarmo podkomendni mówili o nim generał przez duże G. Człowiek, który pretendował w 70 roku do władzy, przegrał z Gierkiem na skutek owego moskiewskiego weta. Potem został od tej władzy brutalnie odsunięty, jakikolwiek, który miał swoje 5 minut w roku 80. I moi koledzy, badacze lat 80-81, nie odpowiedzieli do końca nigdy na pytanie. Bo to jest niewygodne pytanie. Wydaje się, że Moczar, o dziwo, były policjant, były ubek, były sowiecki agent, odegrał rolę w wczesnym politbiurze człowieka hamującego wszystkie represje wobec Solidarności. Człowieka, który widział w Solidarności pewien ruch autentyczny, który przy okazji umożliwił mu powrót do władzy w roli szefa państwa, prezydenta, wszystkich Polaków, już nie tylko partyjnych. To się też nie udało, bo szefem partii został Jaruzelski, który odsunął Moczara w momencie, kiedy zaczął grzebać w jego papierach, jego ikani. I w ten sposób ten wieczny pretendent do władzy skończył zapomniany, trochę wyklęty. Kazał się pochować między swoimi partyzantami SL-u na Porytowym Wzgórzu. Z tą partyzantką też sprawa niejasna, bo są historycy, którzy mówią, że to w ogóle formacje bandyckie i Moczar był pół watażką, pół bandytą. Chyba był, ale taki to był trochę Andrzej Kmicic z Polski Ludowej. Wiecie państwo, Kmicica trudno uznać za wzór patriotyzmu, Kmicica trudno uznać za wzór szlachetności i wzór etyczny czy moralny, ale czytam o nim z przyjemnością. Moczar też na ludziach, którzy go znali, robił takie wrażenie. Nieznane o znanych.